I teraz czas na gospodarkę. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. No to mamy małe, modułowe reaktory, które mają do Polski przyjechać. Jest podpisany list intencyjny, który przywiózł pan premier, wicepremier Jacek Sasin. Co on oznacza i jaki to ma wpływ na polską energetykę? Reaktory być może pojawią się w Polsce. Jeżeli ta technologia faktycznie wejdzie na rynek, to rzeczywiście Polacy będą pierwsi w kolejce do skorzystania z tych reaktorów. Chodzi o małe jednostki, które mogą wspierać duże centra produkcyjne, dawać tanią i zeroemisyjną energię na przykład w zakładach KGHM-u. Dlatego właśnie KGHM udał się na tę wizytę razem z rządem polskim, by rozmawiać z New Scale Power ze Stanów Zjednoczonych. Podobne plany ma PKN Orlen czy ZEPAK, ponieważ te firmy chcą zmniejszać emisję dwutlenku węgla, żeby pokazać swoim klientom, że produkują zielone produkty, na przykład zieloną miedź. Z drugiej strony chcą obniżyć koszty energii, mieć własne źródła, ponieważ przewidują, że na konkurencyjność polskiej gospodarki trwale będzie wpływać wysoka cena energii na rynku. Mając własne źródła, takie jak właśnie SMR, ale także odnawialne źródła, obniżają sobie koszty i zwiększają konkurencyjność. To jeszcze powiedzmy parę rzeczy. Co to są za reaktory? One mogą być w takiej konwencjonalnej energetyki, że postawimy w każdej gminie modułowy reaktor, czy one raczej są tylko dla wielkich przedsiębiorstw? Małe reaktory jądrowe funkcjonują już na przykład na okrętach podwodnych, więc nie jest to technologia z kosmosu. Ona musi zostać przeniesiona do sektora cywilnego w sposób bezpieczny. I tak jak duże reaktory jądrowe znane z elektrowni w całej Europie powstają daleko od skupisk ludzi, gdzieś na przykład w Polsce na Pomorzu, daleko od Gdańska, tak SMR-y, czyli małe reaktory, miałyby powstawać w samym środku takich skupisk ludzkich, na przykład przy jakichś zakładach, takich jak KGHM w Głogowie, czy Orlenu we Włocławku w Płocku, czyli blisko ludzi. I to jest duże wyzwanie tej technologii, bo trzeba stworzyć prawo, które zapewni bezpieczeństwo, bo rozproszony charakter małych reaktorów jądrowych, które działają podobnie jak duże, ogrzewają parę, która potem napędza turbinę tworzącą prąd. Dzięki temu, że mamy w środku reakcję jądrową, te małe rozproszone reaktory mogą powstawać w wielu miejscach, no ale trzeba im też zapewnić bezpieczeństwo przed atakiem terrorystycznym, przed różnymi zdarzeniami, które mogłyby doprowadzić do skażenia nuklearnego. No i tę rzeczywistość trzeba jakoś prawnie opisać. Dodatkowo takie reaktory rozproszone mają bezpośrednio służyć tym miejscom pracy, tym zakładom, czyli ta energia raczej nie będzie wspierać bezpieczeństwa dostaw na skalę całego systemu elektroenergetycznego. Z tego punktu widzenia nie są alternatywą do dużego atomu, bo ten duży atom ma dawać duże dostawy energii liczone w gigawatach po to, żeby stabilizować odnawialne źródła energii, które są nieprzewidywalne. Atom jest przewidywalny, a też zeroemisyjny, zgodny z polityką klimatyczną. Polacy, Francuzi wywalczyli, że ten atom będzie mógł być finansowany, wspierany przez państwo w taksonomii unijnej, więc to są dwa różne narzędzia do różnych celów, które będą się uzupełniać. Do rozwiązania pozostaje problem odpadów nuklearnych. On jest do zarządzania, nie można udawać, że go nie ma. Natomiast z powodzeniem państwa na całym świecie odpowiadają też na to wyzwanie i w sposób bezpieczny eksploatują energetykę jądrową. Czy to dużą, czy małą, za chwilę będą eksploatować. Oczywiście pod warunkiem wejścia tej technologii na rynek, bo jeszcze nie jesteśmy w tym momencie. To jeszcze do tego współgrania dużego z małym atomem wrócimy. Wiele osób mówi, kupujemy kota w worku, jeszcze nie kupujemy, no ale podpisujemy umowę, angażujemy się w technologię niesprawdzoną, niepewną. Na ile jest tak, jak dużo nas dzieli, bo zdaje się, w tym liście intencyjnym jest jakaś konkretna data zawarta i to niezbyt odległa, 29 rok, to jeszcze w tej dekadzie za 7 lat, o ile dobrze dodaję, taka działająca, sprawna jednostka miałaby stanąć w KGHM-ie. No to już jest horyzont dość bliski. Tak, ale nadal nie jest to umowa handlowa, tylko list intencyjny. Oczywiście bardzo dobrze by było, żeby tak się stało. Potrzebna jest certyfikacja najpierw w Ameryce Północnej, potem w Unii Europejskiej, czyli taka pieczątka, że ta technologia może być wykorzystywana. Potem transpozycja przepisów w Polsce po to, żeby mogła być zgodnie z prawem wdrożona w Polsce. Jeśli zdążymy na czas, to faktycznie w 2029 roku takie reaktory mogą się pojawić. Pierwszy w KGHM-ie, mowa jest nawet o 12 takich reaktorach o łącznej mocy
gigawata, czyli tyle, ile jeden duży blok jądrowy ma mieć w przypadku technologii amerykańskiej. 1,5 gigawata to jest technologia francuska, więc to jest ciekawy potencjał. I zawsze w przypadku innowacji mamy do czynienia z kotem w worku, ale czasami możemy wyciągnąć nie kota, tylko kawałek złota. Tak to działa, czy to w magazynach energii, czy to w elektromobilności, czy to kiedyś w gazie łupkowym. Stawialiśmy na innowacyjność, no i często takie inwestycje się nie udają, natomiast jeśli się udają, dają dużą przewagę konkurencyjną i na to liczą Polacy. Angażując się w SMR, jest wielu inwestorów na całym świecie, którzy liczą na te technologie, więc zobaczymy. A to czyni nas jakoś pionierami w Unii Europejskiej. Na ile ten list intencyjny, to zainteresowanie, to jest coś wyjątkowego na tle państw Europy, a na ile dosyć każde państwo jakoś tam stara się tej technologii przyglądać i w nią inwestować? Wszyscy się przyglądają, ale chyba nikt nie ma takiej umowy jak KGHM, która daje pierwszeństwo, która już zakłada wykorzystanie konkretnej technologii w konkretnym czasie. Oczywiście to dalej jest deklaracja woli, ale daleko posunięta. No i dobrze, że Polska i USA współpracują coraz ściślej gospodarczo w nowym obszarze, no bo to jest ważne nie tylko z powodu ekonomicznego, ale także ze względu na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, o czym przypomina nam coraz gorsza sytuacja na wschodzie. Siłą i słabością czasami demokracji są wybory. Istotną siłą czasami te wybory to jest także pewna słabość, bo dochodzi do dyskontynuacji władzy, przychodzi nowa ekipa z nowymi pomysłami i czasami, jak jest niemądre, to wywraca wszystko do góry nogami. Na ile ten list intencyjny to i całe to postępowanie jest na tyle niezaawansowane, że na przykład za 2 lata do władzy dojdzie Platforma, albo Zieloni, albo Greenpeace stwierdzi, że te SMR-y to jednak trują, że atom jest straszny i to wywrócą. To jest łatwe czy trudne do wywrócenia? Jeśli mówimy o dużym atomie, to decyzje wiążące podjęte w 2022 roku będzie trudno potem wywrócić. Wygląda na to, że pomimo różnych doraźnych sporów politycznych jest generalny konsensus odnośnie do tego, że należy budować duży atom. Zdaje się tylko poza Zielonymi, czyli taką marginalną partią przy Platformie, i chyba Wiosna Roberta Biedronia też jest sceptyczna i nie wiadomo co Szymon Hołownia, a pozostałe wszystkie siły są pronuklearne. Jedni bardzo dużo. Rozmawiałem z Szymonem Hołownią na ten temat i on przekonuje, że atom oczywiście może być potrzebny w dobie kryzysu energetycznego. Cytowałem na stronach Biznes Alert jego komentarz na ten temat. Ale to są bardzo niejasne. One są takie bardzo miękkie. Zobaczymy. Natomiast Emmanuel Macron, wchodząc do Pałacu Elizejskiego, zapowiadał, że pozwoli Francji w końcu odejść od brudnego atomu. Posiedział w tym pałacu chwilę, zobaczył, jakie są realia i teraz chce budować 12 nowych reaktorów jądrowych. I to samo może być w Polsce, jeśli spojrzymy na sytuację, na liczby, na kryzys energetyczny, który daje mocną lekcję o potrzebie atomu w Unii Europejskiej, to będziemy popierać atom i tego życzę każdej władzy, niezależnie od tego, która będzie rządzić. A tej życzę, żeby w końcu podjęła wiążące decyzje w 2022 roku zgodnie z deklaracjami, bo o tych deklaracjach też już od kilku lat sobie rozmawiamy na antenie. To prawda, nawet jest data, którą zdaje się cały czas polski rząd podtrzymuje, 33 jako funkcjonalny start pierwszej siłowni jądrowej w Polsce. Plan bardzo ambitny, chyba już nierealny, ale harmonogram jak postępuje? To jest tak, że polski rząd rzeczywiście ma jakiś harmonogram i się go trzyma, tak jak w wypadku Baltic Pipe, która szła niemalże jak po sznurku zgodnie z harmonogramem. Tak to jest z projektami pod kuratelą Piotra Naimskiego, że one są realizowane. Poza tym, że o nich dużo słyszymy, to też widać fakty na miejscu. Z atomem też tak powinno teraz być. Na przełomie lutego i marca mamy poznać raport środowiskowy, czyli taką ocenę oddziaływania polskiej elektrowni jądrowej w tej pierwszej lokalizacji na Pomorzu na środowisko. To będzie podstawa do konsultacji, do podjęcia kolejnych decyzji na długiej ścieżce administracyjnej prowadzącej do rozpoczęcia budowy w 2026 roku. Mamy też wakacje, tuż po wakacjach wybrać partnera technologicznego i przedstawić model finansowania atomu. Dzięki temu, że w taksonomii unijnej, czyli tym zestawie regulacji określających, w co można inwestować bez szkody dla środowiska, znalazł się atom. Dzięki temu będziemy mogli stworzyć taki model i nie będzie problemów w Brukseli. Oczywiście w konsultacjach wezmą udział państwa, które są antynuklearne, które postulują wręcz denuklearyzację Europy, jak na przykład Niemcy czy Austria. Natomiast ten klub atomowy rośnie i dzisiaj to przeciwnie
przeciwnicy atomu są w mniejszości i mogą nie być w stanie zablokować tej inwestycji. Mogą pojawić się grupy mieszkańców, grupy takie jak organizacje pozarządowe wspierane na przykład przez Partię Zielonych Polską, która wraz z niemieckimi zielonymi protestuje już teraz przeciwko atomowi, które będą próbowały wpłynąć na ten proces, ale jeżeli my będziemy działać zgodnie z podręcznikiem i nie będzie opóźnień, to wszystko powinno być dobrze, bo da się zbudować bezpieczną elektrownię jądrową. Jesteśmy otoczeni takimi obiektami z każdej strony i one z powodzeniem są fundamentem wspólnoty europejskiej. Warto pamiętać o traktacie Euratom, który jest jednym z fundujących traktatów Unii Europejską. Patrząc na obecny kryzys energetyczny, trochę przyciek, trochęśmy go już przywykli, no ale to jeszcze był szok parę tygodni temu. Patrząc też na to, że to może się nie zgodzisz, ale jednak cały czas OZE wykazuje się pewną niestabilnością. W Polsce mamy piki, ostatnie dni świeci słońce i mamy olbrzymi udział fotowoltaiki w naszym miksie, no ale przez ostatnie 3 miesiące, nawet 4 słońca było tyle, co kot napłakał. Wtedy w tym miksie tej fotowoltaiki nie było prawie w ogóle. To wszystko pokazuje, że chyba bez atomu my sobie nie poradzimy i polskie społeczeństwo, jak powiedział sondaże, jest z taką opinią chyba dość zgodne i chyba ją przyjęło. OZE tu są i będzie ich coraz więcej, bo pozwalają obniżać rachunki za energię elektryczną, a ten czynnik ekonomiczny będzie jeszcze ważniejszy niż ochrona środowiska w dobie kryzysu, czy to energetycznego, czy gospodarczego, który już zaczął się w Polsce. I trzeba coś z tym zrobić, bo oczywiście te źródła są niestabilne, należy je stabilizować. Można to robić z użyciem gazu, zwiększając emisję, zależność od importu gazu, która w naszej części świata jest niebezpieczna. Można to robić z pomocą magazynów energii, które wejdą lub nie wejdą, tak jak SMR-y, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo na jaką skalę. Są też problemy z łańcuchami dostaw do magazynów energii, do baterii w ogóle przez te problemy postpandemiczne. No i to się zatrzymajmy na chwilę, bo to w sumie mnie ciekawi, sam nie znam odpowiedzi na to pytanie prawie w ogóle. Jaka jest różnica w rozwoju technologicznym między SMR-ami, o czym zaczęliśmy, z tymi małymi reaktorami nuklearnymi, a magazynami energii? One są magazyny tak samo zaużywane, czy... tylko mają małą skalę. No i potrzebują dużo surowców, które są trudno dostępne obecnie, więc ta technologia będzie coraz tańsza, tak jak na przykład źródła odnawialne, ale zobaczymy, czy będzie odpowiednia skala, no bo mówimy o konieczności zabezpieczenia gigawatów, a nie zabezpieczenia jednego domu czy 100 domów jakimiś malutkimi magazynami energii. Oczywiście życzę powodzenia tej technologii, ale to, co mamy teraz na stole, to jest właśnie gaz, który jest problemem z punktu widzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale także polityki klimatycznej, która stawia go pod pręgierzem jak węgiel, albo właśnie atom, który da się zrobić, który może być w latach 30. No i dojdziemy do tych lat 30. pewnie z gazem, pewnie z węglem, bo mówimy o przedłużaniu żywota takich trupów węglowych jak bloki 200 MW. A to w ogóle jest możliwe? Bo wiele osób mówi, że to jest technicznie niemożliwe, żeby te bloki tam jeszcze konserwować i dać im działać przez parę lat dłużej. Jak nie będzie wyjścia, to będziemy je konserwować i walić kluczem francuskim po to, żeby funkcjonowały nadal. Nieprzypadkowo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowuje taki plan renowacji bloków tego typu, bo jeżeli nie będzie się dało działać z gazem, będzie z tym problem. Jeżeli będzie problem z atomem, to zostanie nam ten węgiel, który po prostu jest na miejscu, no i trzeba go będzie palić po to, żeby mieć energię. To teraz wejdźmy trochę w politykę i w ekologię. Pierwsze pytanie dotyczące dużej polityki, ale też ekonomii. Na ile jest sens pakować się w gaz? Może warto jakoś zaszachować Unię Europejską albo w inny sposób zadziałać i dotrzymać węgiel, no powiedzmy trochę mniejszej skali, no bo OZE będzie go wypierać, ale istotną część węgla do momentu atomu, a nie go wygaszać już tam w roku 25 i później. Tak jak zakłada umowa społeczna. Jest taka teza, być może tak to się skończy. Zobaczymy, jaka będzie strategia spółek energetycznych, ponieważ one planują nowy gaz, to znaczy prawie 4 gigawaty nowych elektrowni, 5 elektrowni gazowych, które będą zastępować powoli węgiel. I to są już oficjalne plany, które pewnie nie będą cofnięte, natomiast zobaczymy, jakie będą postępy ich realizacji, bo nowe jednostki gazowe też mają problemy przez to, że gaz jest rekordowo drogi na rynku i modele finansowe tych elektrowni też są zagrożone, o czym sygnalizuje już na przykład Orlen, który jest zainteresowany nowymi jednostkami gazowymi. Więc jak nie będzie się dało zrobić niczego, to zostanie nam ten stary węgiel, który będzie oczywiście kosztował coraz więcej politykę klimatyczną, natomiast będzie ale może być tańszy niż gaz.
Samo paliwo tak, natomiast koszty opłacania polityki klimatycznej będą wyższe w przypadku węgla niż gazu. Bo węgiel jest circa about dwa razy bardziej emisyjny niż gaz, no ale może warto ten koszt ponieść albo się postawić Unii w jeden lub drugi sposób, tak, żeby, mówiąc kolokwialnie, dojechać do tego raju atomowo, potem wodorowego w latach 30. i 40. Oczywiście jesteśmy aktywnym uczestnikiem polityki europejskiej i możemy negocjować. Oczywiście zaczynanie negocjacji od weta, no to jest pewna bezradność. Lepsze są negocjacje poprzez tworzenie różnych koalicji, tak jak w obronie atomu nam się na przykład udało. Jest wiele do zrobienia, na przykład reforma systemu handlu emisjami. Tutaj polskie spółki mają bardzo ciekawe pomysły, które są odzwierciedleniem pomysłów całej branży elektroenergetycznej w Niemczech czy we Francji. Da się tutaj wynegocjować na przykład jakiś limit cenowy uprawnień do emisji, ponieważ one faktycznie wyleciały w kosmos przez cenę gazu podnoszoną przez Gazprom. Można znaleźć jakiś sposób na taryfę ulgową dla krajów takich jak Polska. To wszystko jest do zrobienia, natomiast do tego jest potrzebna aktywna i silna polityka wewnątrz Unii Europejskiej, nie polityka antyunijna, a taka pokusa czasem się pojawia, żeby zwalić wszystko na Brukselę i czekać, aż nas uderzą te wszystkie regulacje. No, one i tak tutaj wejdą, nie opuszczamy Unii Europejskiej, dzięki Bogu, więc warto być aktywnym graczem, a nie kontestować wszystko z góry. Mamy minutę, to pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Czy magazyny energii, które potrzebują metali ziem rzadkich, na pewno są ekologiczne? Z tego punktu widzenia każda aktywność człowieka nie jest ekologiczna, bo ingeruje w środowisko, natomiast można powiedzieć, że człowiek to jest częścią tego środowiska, więc czy to nie jest działalność naturalna? Idziemy już teraz w filozofię daleko. To prawda, oczywiście. Ale to problemy z atomem. Czy bardziej ekologiczny, mniejszą presję na klimat wywiera duża elektrownia jądrowa, czy setki, tysiące, czy nawet miliony magazynów energii? Metale ziem rzadkich są trudne do recyklingu, do utylizacji, ale tak samo jest z odpadami nuklearnymi, które trzeba na razie głównie składować. Natomiast w przyszłości w obu przypadkach rozwój technologiczny może dać lepsze rezultaty, lepszy recykling, mniej odpadów. Już teraz na przykład część odpadów jądrowych wraca do elektrowni w postaci odzyskanego paliwa jądrowego. Kiedyś ten recykling może sięgnąć 100%. Być może tak samo będzie z magazynami energii. No wszystko zależy od postępu technologicznego. Nie należy skreślać tych technologii ze względu na wpływ na środowisko, bo wszystko, co robimy, ma wpływ na środowisko. Warto go jednak minimalizować. I tą holistyczną myślą kończymy. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Lubiny Zalet, długo się tutaj z Republika. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. A my za chwilę jeszcze raz zameldujemy się w dużej polityce globalnej.